W sobotę 18 marca już po raz kolejny na hali CTS-u w Nowej Rudzie Słupcu odbył się charytatywny turniej piłki nożnej, z którego dochód przeznaczony będzie na pomoc dla Stanisława Leśniarka, noworudzianina, byłego zawodnika m.in. z Tilonu Gorzów oraz Śląska Wrocław. Pan Stanisław od wielu miesięcy walczy z ciężką chorobą. No jest w ciężkim stanie chorobowym, przebywa już od 3 tygodni w szpitalu. No i chcemy mu w jakiś sposób pomóc, bo finansowo nie za bardzo mu to wychodzi i chcemy w jakiś sposób jako koledzy tutaj z nimi, z którymi grał, a on z nami tutaj grał, chcą w jakiś sposób wspomóc go w tej trudnej sytuacji. Stasiu jest no, bardzo dobrym kolegą, bo między innymi zawsze tutaj spotykał się z nami na tej hali, tak zwanych old boyach, bo wiadomo, że są to już wiekowi zawodnicy i ludzie, którzy jeszcze chcą uprawiać ten sport i czynnie uczestniczyć w życiu codziennym na tej hali. Był zawodnikiem i trenerem w tutejszym Piaście Nowa Ruda. Chciałbym powiedzieć, że mogę się nazwać ojcem chrzestnym tego zawodnika, bo byłem, który go sprowadził ze Stali, ze Stilonu Gorzów. A grał m.in. w Śląsku Wrocław, w Stilonie Gorzów i karierę zakończył tutaj w Nowej Rudzie w Piaście. W imieniu organizatorów dziękujemy wszystkim uczestnikom turnieju za swój wkład i zaangażowanie.